Panie prezydencie, czy możemy powiedzieć, że Wałbrzych się rozwija, ale tak, żeby móc usłyszeć też od mieszkańców innych miast oprócz Wałbrzycha? Myślę, że Wałbrzych się rozwija i myślę, że Wałbrzych się zmienia. Sądzę, że najbardziej są o tym przekonani mieszkańcy samego Wałbrzycha. W różny sposób dają temu wyraz. I myślę, że ten cel, jaki sobie wszyscy tu określiliśmy kilka lat temu, ja również, aby przekonać mieszkańców o tym, że Wałbrzych może być inny, że Wałbrzych może być dobrym miejscem do życia, jeśli nie został osiągnięty, to jesteśmy znacznie bliżej tego celu. Natomiast i tu się z Panem zgadzam, bo dostrzegam sens tego pytania głębszy, jest rzeczywiście naszym zadaniem wszystkich, zarówno tych, którzy kreują to miasto, więc tym aktywnie uczestniczącym w procesie zmian, od urzędników począwszy przez prezydenta i zaangażowanych mieszkańców, ale również jest to zadaniem środowiska mediów lokalnych i opiniotwórczych środowisk również, aby Polska, aby poza Wałbrzychem obserwatorzy życia gospodarczego, albo żeby się dowiedzieli o tym, że Wałbrzych się zmienia, albo żeby byli o tym przekonani. Czyli... Pan jeździ po Polsce przecież i słyszy Pan głosy, że Wałbrzych się zmienia, że Wałbrzych to nie jest już miastem post-biedaszybowym, już nie powiem postkopalnianym, ale post chociażby biedaszybowym. Mhm. Ja też jeżdżę po Polsce i słyszę takie informacje. Znaczy, wiele jest rzeczywiście pozytywnych sygnałów, które z naszego miasta, z aglomeracji wałbrzyskiej przedostają się, powiem tak trochę przewrotnie, do świadomości warszawskiej, polskiej, wrocławskiej. Nie jest to proces łatwy. Tym bardziej, że ja, przepraszam, że wszedłem słowo, bo zawsze Pan mówił, że Wałbrzych to zaszłości, które nie zostały nigdy jakby nadrobione i dlatego gonimy to miasto. To jest proces niełatwy w ogóle, tak? To znaczy dzisiaj rzeczywistość jest bardziej medialna niż materialna. Fakty tak zwane medialne potrafią żyć własnym życiem, tak jakby miały w tak zwanym realu, miały swoje materialne odzwierciedlenie. Co jest zdumiewające, ale tak po prostu jest. Tak jest świat. Natomiast przedostanie się do tej przestrzeni medialnej kreacji dla miast takich jak Wałbrzych, ja nie powiem, że dla Wałbrzycha, dla miast takich jak Wałbrzych, dla miast powojewódzkich, dla miast trochę na obrzeżach naszego kraju, dla miast, które niestety miały swój stereotyp, który bardzo ciężko zmienić. Ten proces jest niełatwy. On zresztą w moim przekonaniu, i taka jest moja filozofia, powinien być poprzedzony prawdziwymi zmianami. To znaczy miasto się musi najpierw zmienić, materialnie poprawić. Ludzie mieszkający w tym mieście, jego mieszkańcy, czyli najważniejsi, korzystający z tej zmiany, muszą być o tej zmianie przekonani, żebyśmy mogli w sposób uczciwy, etyczny o tym mówić na zewnątrz. Nie ma nic gorszego niż stworzenie bytu wizerunkowego, PR-owego, medialnego, a rzeczywistość jest gorsza od tego. Dlatego pan mówi taka powściągliwa z naszej strony w tym zakresie działania. O zmianie duchu miasta, bo infrastruktura jest namacalnie i naocznie widoczna, że to się wszystko zmienia. Tak. Czyli na istotą całej jakby rozwoju miasta jest tak zwany jego duch. Znaczy, może to nie jest specjalnie przyjemny fakt, ale trzeba powiedzieć, że przychodząc do Wałbrzycha, do ratusza w 2011 roku, mieszkając przecież w tym mieście i żyjąc od urodzenia, nie wiedziałem, że z badań socjologicznych wynika, że mieszkańcy Wałbrzycha należą do tych, którzy w najmniejszym stopniu w Polsce identyfikują się, utożsamiają się z miastem, w którym żyją. Czyli nie lubili tego miasta po prostu.
Ja nie chcę powiedzieć, że nie lubieni, ale że to nie była, że tak powiem, ten stosunek nie był nacechowany wzajemną sympatią. Powiem, że mieli wiele zastrzeżeń do miejsca, w którym przyszło im żyć, mieli rację? Żyć i pracować. Myślę, że tak. Ludzie generalnie mają rację. Mieszkańcy, trzeba słuchać, o czym ludzie myślą, bo mówią, jak to wyrażają. Ja uważam, to nie ukrywam, że z upływem lat jest we mnie znacznie bardziej ugruntowane przekonanie, że ludzie mają rację. Oni są zbiorową, jak to się zwykło mówić, mądrością lokalnej społeczności i również narodu, mówiąc tak troszkę patetycznie. Ale powiem, wracając jeszcze na chwilę do tego, czy mieszkańcy uwierzyli, że ten czas sprzed 4 lat jest już czasem przeszłym. Myślę, że tak. Ja nawet mam czasami poczucie, że oni przypisują prezydentowi, jego współpracownikom znacznie więcej, powiedziałbym, siły sprawczej, niż to jest po prostu możliwe. To znaczy nadzieje... Właśnie, to jest ta wiara. Nadzieje, wiara są tak duże. Wiara w to, że prezydent, że ja mogę wszystko, tak? Że mi to po prostu czasami, nie chcę powiedzieć, że ciąży, ale ten skądinąd zresztą bardzo poważny kredyt zaufania dociera do mnie i on jest ze mną na co dzień, tak mogę powiedzieć. Dlatego też wiem, jak poważna, solidna praca musi tu być wykonywana każdego dnia, żeby te oczekiwania moich mieszkańców, moich sąsiadów i tych, którzy mieszkają w naszym mieście, którzy głosowali też, jak te oczekiwania spełnić. Panie prezydencie, polityka krajowa ma jakiś wpływ na zarządzanie miastem? Bardzo duży. Bardzo duży i myślę, że to byłoby troszeczkę, powiedziałbym, nieszczere, gdybym powiedział, że samorząd tak dużych miast, jakim jest Wałbrzych, jest to miasto przecież ciągle i mam nadzieję, że tak zawsze będzie, 120-tysięczne, to jest w gronie kilkudziesięciu największych ośrodków miejskich w kraju. Że ten samorząd takiego miasta może funkcjonować bez dobrej współpracy z rządem, bez dobrej współpracy z ministerstwami, bez dobrej współpracy z przedstawicielami rządu w terenie, czyli wojewodą, bez dobrej współpracy z instytucjami centralnymi, do których zaliczają się na przykład takie instytucje, nie wiem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Czyli rozumiem, że pan chce powiedzieć, że ta współpraca jest dobra. Ja chcę powiedzieć, że ja się bardzo staram i to jest bardzo, powiedziałbym, taka trudna część mojej pracy. Bardzo się staram, aby w Warszawie wszyscy w rządzie, ministrowie, urzędnicy wiedzieli, że Wałbrzych ma do odrobienia ogromne wspólne zadanie, które jest wynikiem kilkudziesięciu lat zaniedbań, różnych nietrafionych decyzji, również rządowych, wynikiem zbiegu okoliczności niekorzystnych, bo to, że zlikwidowano zagłębie węglowe i wszystkie przemysły wokół tak gwałtownie, tak szybko i tak skutecznie, pewnie bardziej skutecznie niż to pomysłodawcy sobie wyobrażali na początku lat 90. Otóż te wszystkie czynniki powinny być ciągle obecne w świadomości przy podejmowaniu decyzji przez parlament, rząd, instytucje rządowe, przy desygnowaniu na przykład określonych, czy dedykowaniu określonych środków na właśnie różne projekty. Tym bardziej, że programy pomocowe, nie infrastrukturalne. Mam tu na myśli program jeszcze, jak rządził SLD w Polsce. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna część mojej pracy. Stąd moje częste wizyty w Warszawie. One są bardzo częste, znaczy one są niezwykle intensywne. Taki jeden dzień składa się zwykle z wizyty w kilku ministerstwach, ale są to wizyty nie zawsze konstruktywne w rozumieniu konkretnego efektu, a zawsze bardzo wyczerpujące w sensie nakładu sił i środków.
Gdyby Pan nie jechał tutaj w Warszawie, to by Pan nie usłyszał nic o Wałbrzychu. Na tym to też polega. To jest niestety prawda, bo to, co powiedziałem kilka chwil temu, przebicie się, jak to się zwykło mówić, z dobrą informacją z takich miast jak Wałbrzych do świadomości ogólnopolskiej jest niezwykle trudne. Natomiast zła informacja sama przechodzi i wiemy o tym doskonale, nawet jeśli chcielibyśmy ją zachować tylko dla siebie. Ale na tym polega otwartość mediów i otwartość społeczna. Panie Prezydencie, a co możemy powiedzieć o inwestycjach w Wałbrzychu w 2015 roku? Będzie przede wszystkim kontynuowane to, co było rozpoczęte. Mówię tu o bardzo dużych projektach, powiedziałbym, termomodernizacyjnych, przebudowywania, modernizacji szkół. Mówię tu przede wszystkim o energetyku. To jest ogromna inwestycja w centrum miasta. Zmieni obraz części Placu Grunwaldzkiego, bo to jest wielki, wspaniały budynek. Będziemy kontynuować jeszcze modernizację szkoły, zespołu szkół w Alei Wyzwolenia. To jest również modernizacja w innych placówkach szkolnych. Ona być może będzie na trochę mniejszą skalę, ale zaczynamy w tym roku bardzo poważny. Początkowo myśleliśmy, że to będzie mniejszy projekt, ale później on się rozrósł. Szkoły numer 17 na podstawowej na Sobięcinie. Kontynuujemy modernizację szkoły numer 5. OSIR, który na naszych oczach pięknieje, bo widać wyraźnie już nową elewację. No OSIR to jest przede wszystkim sala sportowa dla takiego bieżącego spełnienia oczekiwań grup sportowych, tak. Więc młodzieży, dzieci. Ważna część, będziemy tam chcieli uruchomić od 1 września, jeśli nam się uda skończyć tą inwestycję, bursę dla szkół podstawowych, przede wszystkim ponadgimnazjalnych. Mówię o pierwszym liceum, drugim liceum, o technikum energetycznym i o trzecim liceum. Bursa po mieści będzie zlokalizowana w części, która kiedyś była wykorzystywana przez administrację OSIR-u. W dobrym miejscu, po modernizacji, będzie bardzo wygodne miejsce dla, mamy taką nadzieję, około 30 uczniów, właśnie dojeżdżających z takich miejscowości aglomeracji wałbrzyskiej jak Mieroszów, Kamienna Góra, Lubawka, czasami ze Świdnicy, z Mieroszowa, więc z Nowej Rudy, więc w ten sposób, wydaje mi się, spełnimy oczekiwania też dyrektorów szkół, tych głównych, o których powiedziałem. Panie Prezydencie, króciutko o sporcie. Trochę więcej chyba stypendiów, pierwsza faza pieniędzy już uznana, kluby chyba zadowolone. Kluby są zawsze niezadowolone. Mogę powiedzieć, że ostatnio gościliśmy bardzo wielu prominentnych przedstawicieli sportu w ogóle ogólnopolskiego. Mówię tu o pani wiceminister sportu, pani Dorocie Idzi. Mówię o pani Irenie Szewińskiej, wiceprzewodniczącej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To z okazji Mistrzostw Europy w zapasach. Największa impreza, jaka chyba była sportowej w Wałbrzychu w ogóle w ostatnich kilkudziesięciu latach. Więc w czasie tych rozmów i kontaktów mogłem nie tylko pochwalić się, ale też i usłyszeć bardzo wiele ciepłych słów o tym, jak miasto traktuje sport, zarówno w części tej materialnej czy infrastrukturalnej, czyli ile rzeczy modernizujemy, tym się możemy naprawdę pochwalić, ile rzeczy wy odnowili. To naprawdę robi wrażenie na wszystkich, nie mówiąc o samym kompleksie Aqua Zdrój, ale też bardzo wiele ciepłych słów o tym, ile przeznaczamy właśnie środków na stypendia, na wspieranie młodzieży, zawodników, ale mogę powiedzieć tak, zawsze oczekiwania w tym zakresie są większe niż, nasze możliwości. Zawsze będzie tak, to tak zawsze będzie. To zawsze będzie. O samym duchu sportu. Wyniki sportowe są zadowalające dla Pana, naszych drużyn? Oczywiście chciałbym, żeby było jak, może nie tak bardzo żarliwy jak wielu w Wałbrzychu, ale jednak kibic. Oczywiście chciałbym, żeby te wyniki były lepsze.
żeby były jeszcze bardziej spektakularne, szczególnie w tych dyscyplinach, które jakby budowały ten mit sportowego Wałbrzycha, w dobrym tego słowa znaczeniu, a więc koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Ale miejmy też świadomość, że czasy się zupełnie zmieniły, te nasze sentymenty i do czasów minionych nie dają się przełożyć na możliwości obecne, gdzie przede wszystkim decyduje materialne możliwości wspierania rozwoju takich drużyn. I my dzisiaj, uważam, wynikami tych drużyn czy w ogóle sportowców, jesteśmy nawet ponad trochę ten poziom, jaki 120-tysięczne miasto, nie najbardziej zasobne w Polsce, czyli miasto na dorobku, mające ogromne potrzeby, może zapewnić. Znaczy, jesteśmy na poziomie sportowym wyższym niż nasze wsparcie materialne, a też muszę powiedzieć, że zawsze dedykując jakąś kwotę, muszę przeprowadzić bardzo szerokie konsultacje w ramach Rady Sportu, Rady Kultury, ze panią skarbnik, to znaczy muszę dokonać jakiegoś wyboru, to znaczy komuś albo na coś nie przeznaczyć, żeby przeznaczyć na sport. Nie ukrywam, że bardzo często słyszę takie argumenty, czy takie postulaty, czy nie za dużo, czy nie powinniśmy zostawić, niech sobie amatorzy grają za własne pieniądze, dlatego że lubią sport. Obiekty sportowe przygotowaliśmy, za chwilę oddamy Osir i jeszcze parę innych sal gimnastycznych i będziemy naprawdę zagłębiem w tym sensie sportowym w Polsce, z czego zresztą korzystamy w tym sensie, że są ciągle imprezy wielkie sportowe do Wałbrzycha jakby kierowane. I też duże kluby już przyjeżdżają do Akwazdroju. Tak jest i wykorzystujemy to, no nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale to się przekłada na również bilans finansowy Akwazdroju i on jest, co tu dużo mówić, jakkolwiek jeszcze mamy trochę zobowiązań, ale on jest praktycznie już prawie już zrównoważony. Ja bym powiedział, że on jest wymagany, tak. Tak, tak, tak.